Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Tym razem nowy budynek, nowo budowany, więc pompa niskotemperaturowa, gdzie całość to jest podłogówka, więc pompa monoblok i jesteśmy w kotłowni, więc zaraz opiszę co i jak. Jesteśmy w kotłowni domu parterowego, więc zastosowana pompa ciepła niskotemperaturowa oraz w wersji monoblok, czyli jednostka zewnętrzna posiada również wymiennik, gdzie właśnie cały zwład wody jest tam doprowadzony, właśnie do jednostki zewnętrznej. Więc z jednostki zewnętrznej ciepło trafia na zawór trójdrożny, który steruje, czy ciepło leci na zbiornik buforowy oraz właśnie na rozdzielacz, na podłogówkę, czy na ciepłą wodę użytkową. I sterownikiem sterujemy, co właśnie pompa ciepła ma robić oraz nastawiamy, jakie temperatury mają być i w budynku, i w ciepłej wodzie użytkowej. Więc mamy pompkę. Pompka nam wyciąga właśnie te ciepło z zbiornika buforowego i trafia na rozdzielacz, tam natomiast na poszczególne pokoje i ogrzewa nasz budynek. W wersji monoblok, czyli gdzie jest tylko i wyłącznie jednostka zewnętrzna, doprowadzamy z budynku rury wodne. I tu jest zastosowana super taka izolacja, gdzie faktycznie nasze straty ciepła nie będą aż takiego miały wpływu właśnie na tą instalację. Więc całość jest zaizolowana, trafia bezpośrednio do budynku, do naszego zbiornika, albo jednego, albo do drugiego. Więc jest tutaj i wymiennik, i grzałka. W wersji monoblok pomiędzy właśnie jednostką zewnętrzną, a naszymi zbiornikami krąży woda. Więc ta izolacja musi być dobrze wykonana oraz gruba, żeby te nasze straty ciepła właśnie nie dostawały się na zewnątrz, lecz były transportowane właśnie do wewnątrz, żeby jak najmniejsze były straty. Przy jednostce zewnętrznej montujemy zawory. Na rurze i zasilającej, i na rurze powrotnej zawór. Zawór, który zabezpiecza nam przed zamarznięciem właśnie wody w układzie. Czyli jeżeli jednostka zewnętrzna nie dostawałaby prądu, napięcia z sieci, to właśnie te zawory otworzą się przy bardzo niskich temperaturach, czyli przy temperaturze 3 stopnie, jeżeli właśnie taki zawór wyczuje taką temperaturę. Jeżeli pompa ciepła jest w wersji monoblok, to warto pamiętać o doprowadzeniu kabla od jednostki zewnętrznej właśnie do sterownika. W tym przypadku sterownik znajduje się w salonie, w miejscu, gdzie głównie będziemy przebywać. Więc ta temperatura będzie właśnie ustawiana według tego termostatu, zmienimy ustawienia i właśnie będziemy mogli sterować całą pompą ciepła oraz ciepłą wodą użytkową z tego miejsca. I ogrzewaniem właśnie, i ciepłą wodą użytkową, więc mamy ten komfort. Warto o tym pomyśleć i przeprowadzić właśnie ten kabel od jednostki zewnętrznej do naszego sterownika. Jeżeli montujemy nowe źródło ogrzewania, jakim jest pompa ciepła, to warto zastosować coś takiego jak separator zanieczyszczeń. W tym przypadku znajduje się on tu właśnie na powrocie z naszego układu, z naszej instalacji. Taki separator pomoże właśnie w odfiltrowaniu brudu, zanieczyszczeń mechanicznych oraz jest to z magnesem, więc wszystkie opiłki, zanieczyszczenia właśnie metaliczne zostaną wyłapane i przy serwisie wyczyścimy właśnie taki filtr, wyciągniemy cały brud z takiego filtra. Pytanie się pojawia, czy można taki separator dołożyć do istniejącego układu. Otóż jak najbardziej, jeżeli jest miejsce, to tak, można taki separator zanieczyszczeń właśnie dołożyć. On usprawni naszą pracę, usprawni żywotność i polepszy właśnie parametry pracy naszej pompy ciepła. Mamy możliwość również zapytać inwestora, jak przebiegały prace oraz czy jest właśnie zadowolony z naszej firmy. No, jestem bardzo zadowolony. Najpierw skontaktowałem się z biurem w Wodzisławiu. Tam zostałem bardzo serdecznie przywitany. No i zaproponowano mi, w jaki sposób będzie to przebiegać. No, sama załoga, która przyjechała, pracownicy bardzo rzetelnie podeszli do samej pracy, do wykonania. Zrobili to bardzo szybko i można powiedzieć wzorowo. Mhm. Czy jest Pan zadowolony z naszej firmy? To bardzo, super. Bardzo jestem zadowolony. Cieszymy się i mimo właśnie wielu firm, które Pan miał na oku, właśnie nas Pan wybrał. No tak, tak, trzeba powiedzieć. I super. I też dzięki właśnie
tej współpracy z YouTube'em oraz Facebookiem. Tak, tak, bo często tam zaglądałem, nie, i śledziłem, sprawdzałem, które pompy są takie najlepsze, nie, i skorzystałem z pompy Panasonic. Super. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki.